Lustro dla zakochanych bez kontaktu. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, subskrybentów, nowych widzów, którzy dzisiaj znaleźli mój kanał. Zapraszam serdecznie do subskrypcji. Zasubskrybuj mój kanał z dzwoneczkiem u góry. A dostaniesz powiadomienia codzienne od YouTube'a na temat moich wróżb, horoskopów, rytuałów. Zapraszam do subskrypcji. Dziękuję wszystkim Państwu, że komentujecie. Wspaniałe komentarze, które mnie inspirują. Proszę o więcej komentarzy i więcej lajków. Oczywiście zapraszam na wróżby indywidualne, które również robię. Napiszcie mi na e-mail, jakie są warunki takich wróżb indywidualnych. Odpiszę Wam od razu. Takie wróżby indywidualne są robione na podstawie Waszych dat urodzenia, zdjęć Waszych i konkretnych pytań do kart, które są oczywiście dokładniejsze i dotyczą tylko Waszej historii. Tu na kanale są to wróżby kolektywne, czyli bierzcie do siebie tylko to, co pasuje, a wszystko inne wyrzucajcie, ponieważ jest tutaj wielu słuchaczy, 4000 prawie 800 subskrybentów i na pewno są to rozmaite historie, rozmaite dylematy. Więc bierzcie wszystko to, co do Was pasuje, co do Waszej historii rezonuje. Dzisiaj lustro, po prawej stronie jesteś Ty, osoba pytająca, Twoje myśli, uczucia i zamiary. Po lewej stronie Wasza osoba ukochana, niezależnie od płci, czyli Twojej osoby ukochanej myśli, uczucia i zamiary. Po środku karty Tarota mówią, co Was łączy. Zobaczmy, przyjrzyjmy się. Zaczynamy od Waszych myśli. Wasze myśli, osoba pytająca. To chcielibyście, by coś wydarzyło się, co będzie szło w stronę stabilizacji. Być może jakaś osoba z przeszłości, jakaś osoba stabilna wróciła do Was, przyszła, by nadeszła osoba, która wie, czego chce, jest konkretna w swoich myślach, uczuciach, zamiarach i będzie stabilna w działaniu i w swoich, nie tylko w swoich słowach, ale i w działaniu właśnie. Tutaj mamy tak naprawdę tą kartę 15, Niedźwiedź Polarny, która mówi o powrotach jakiejś osoby właśnie z przeszłości. Czy być może czekacie na jakiś znak, wiadomość, komunikację osoby z przeszłości, waszego ex lub z kimś, z kim urwaliście kontakt. I on nie daje Wam spokoju. Cały czas myślicie o tej osobie. Zobaczmy teraz myśli Waszej osoby ukochanej. Ta osoba również myśli, ma nadzieję wielką, że coś między Wami się jeszcze dobrze potoczy i rozwinie. Ta osoba ma optymizm, pozytywne myśli, że coś jeszcze tutaj bardzo pójdzie w dobrym kierunku między Wami. Oczywiście bociany znamionują dobry rozwój spraw i słońce, które jeszcze dla Was nadejdzie. Jakie myśli Was łączą? Karta Tarota. Sześć buław. Sześć buław mówi o zwycięstwie, o triumfie. O tym, że oboje chcielibyście w tym związku zwycięstwa, czyli czegoś pozytywnego, szczęścia. Chcielibyście dobrych wiadomości, dobrej komunikacji, by problemy wszelkie się rozmyły, wyjaśniły, by nastąpiło między Wami coś pozytywnego. Byście też zawalczyli o siebie, ale z sukcesem, tak? Także tutaj ta karta jest dobrych wiadomości, dobrych informacji, dobrej komunikacji, zwycięstwa, sukcesu, tego byście się pogodzili na przykład lub wyjaśnili sobie wszystko,
co było złego między wami. I tutaj jakby pozytywny czas, tak? To jest taka obietnica pozytywnego czasu, zwycięstwa, pomyślności. Czyli to, że wszystko jeszcze będzie dobrze i się wyjaśni. I że wasz związek, wasza relacja, czy wasza miłość zwycięży, ponieważ mamy tutaj wieniec laurowy. Teraz schodzimy, kochani, do waszych uczuć. Co czujesz, osoba pytająca? Karta Lenormanda mówi o tym, że jesteś pesymistyczna, jakaś załamana. Smutek, rozpacz, żal, rozczarowanie, wątpliwości, płacz być może nawet kłębowisko emocji różnych, które nie daje ci spokoju. Jakieś przygnębienie. Tak? I emocjonalna jakaś taka depresja, smutek, łzy być może nawet, tak? Ponieważ tutaj pada deszcz, jest to oczywiście symbol łez, smutku. Niemniej jednak uczuciowo, emocjonalnie masz jeszcze nadzieję, że te chmury, które tutaj mamy na tej karcie, te negatywności się jakby rozjaśnią i nadejdzie jeszcze słońce, że to wszystko przejdzie, minie. Niemniej jednak teraz masz uczuciowy zamęt, uczuciowy smutek. Emocjonalnie jesteś jakby przygnębiona wręcz. U twojej osoby ukochanej na poziomie emocjonalnej chciałby on zgody, balansu, harmonii między wami, seksualności. To karta seksualności, czyli pięknego, intymnego czasu. Chemia, przyciąganie. Podobasz mu się, jesteś dla niego atrakcyjna i on chciałby tutaj pięknej, intymnej sytuacji, balansu, harmonii między wami, czyli pogodzenia się. Jeśli jest między wami jakaś kłótnia lub przeszkoda w komunikacji. Co was łączy? Łączy was 9 monet. 9 monet może mówić, że pragniecie pracować nad tym związkiem emocjonalnie, by coś się udało. 9 monet mówi o szczęściu w miłości, o tym, by rozkoszać się wręcz, rozkoszować się miłością, że myślicie o sobie, że oboje być może pasujecie emocjonalnie i być może byście byli razem szczęśliwi. Jesteście w stanie dać sobie szczęście, bezpieczeństwo. Niemniej jednak karta mówi ta również o tym, że należy pracować nad tym związkiem. By właśnie się udało, by było z tego coś stabilnego. Niemniej jednak karta 9 monet mówi o tym, że oboje pragniecie emocjonalnie, uczuciowo czegoś stabilnego. Czegoś, co będzie wam obojgu dawało bezpieczeństwo. Zobaczmy, jakie są wasze zamiary. Wasze zamiary najpierw, osoba pytająca, to by otworzyły się nowe możliwości w tej relacji, nowy kontakt, byście otworzyli się oboje jeszcze raz na siebie i spróbowali jeszcze raz, byście szukali nowych rozwiązań, co można wyjaśnić, co można polepszyć, co można jeszcze tutaj w tej relacji jakby cudownego stworzyć razem. Chcecie, by otworzyły się znowu nowe perspektywy i czekacie. Czekacie tutaj z utęsknieniem. W oknie widzicie, wyczekujecie wiadomości lub odwiedzin lub kontaktu z tą osobą, za którą tęsknicie. Również tutaj bardzo jesteście seksualne, atrakcyjne, powabne, kobiece. Właśnie być może tutaj też seksualność może odgrywać jakąś dużą lub ogromną rolę, ponieważ tego wam, widzę tutaj, obojgu brakuje. Co w zamiarach tej osoby, o którą pytasz? Ta osoba ma w zamiarach takie poczucie, że może z tobą
emocjonalnie wejść na jakiś głębszy, wspanialszy level. Że możecie mieć oboje do siebie głębsze uczucia i że możecie doznać jakiegoś spełnienia marzeń emocjonalnego. Że możecie przeżyć jeszcze piękną, głęboką miłość. Ta osoba, o którą pytasz, na pewno chce jakiejś relacji z Tobą. Relacji, związku, ślubu, zaręczyn. No jeśli nie tak daleko, aż do ołtarza, to na pewno związku. Relacji, która będzie normalną, sprecyzowaną relacją. Co Was łączy w Waszych zamiarach? Karta Tarota pokazuje pazia buław. Paź buław mówi, że jeszcze jest to albo znajomość niedojrzała, nowa, młoda, że jeszcze oboje musicie tutaj zdobywać ze sobą wspólnie doświadczenie i się poznawać, przyglądać się, zanim zaczniecie działać, zanim zaczniecie tutaj konkretne kroki. Ale oboje jesteście gotowi być aktywni, kreatywni, energiczni, natomiast na razie jeszcze przyglądacie się sobie, chcecie się poznać, chcecie wiedzieć coś o sobie więcej, doświadczyć o sobie coś więcej. Na razie jeszcze jesteście niepewni w stosunku do siebie. Brakuje Wam jednak miłości, emocjonalności. Ta karta tutaj na dnie kart Tarota mówi o tym, co Was łączy. 9 kielichów. 9 kielichów mówi o tym, że chcecie być może Waszą znajomość, Waszą relację wspólnie się nią rozkoszować, jakby używać piękna tych romantycznych chwil. Chcecie też oboje szczęścia w miłości, pragniecie tego. I brakuje Wam bardzo miłości, brakuje Wam bardzo emocjonalności tej drugiej osoby. Też serdeczności, bliskości. I tutaj jakby chcielibyście to osiągnąć, by czuć się spełnionym emocjonalnie, spełnionym w związku, spełnionym w miłości. Niemniej jednak jeszcze oboje musicie się poznać, ponieważ tutaj jeszcze jest ta miłość, być może ta miłość lub ten związek nowy, jakiś niedojrzały. Także takie jest dzisiaj lustro o tym, że coś Ciebie przegnębia, przede wszystkim osoba pytająca. Też widać tu seksualność i dobre. Być może ten partner, o którego pytasz, ta osoba ukochana, o którą pytasz, też na razie chce zacząć tą znajomość od jakiejś seksualności i zobaczyć, czy rozwinie się to dobrze w kierunku Twojego związku. Na razie przyglądacie się sobie, chcecie się lepiej poznać. Zobaczmy, jakie energie potrzebne są, by pozytywnie rozwinął się ten związek. Unentschlossenheit, czyli niezdecydowanie. Karta niezdecydowania, rzeczywiście. Nie jesteście oboje zdecydowani, jaki krok zrobić dalej, co zrobić i jak się zachować, czy napisać, czy nie, czy się spotkać, czy być ze sobą. Tutaj jakby jest duże niezdecydowanie. Dlatego właśnie była ta karta tutaj pasywności, niedojrzałości w podjęciu decyzji, przyglądanie się sobie, zastanawianie się. Niemniej jednak pasywność. Czyli oboje jesteście niezdecydowani. To niezdecydowanie musiałoby się tutaj najpierw wyjaśnić, tak? Ponieważ tutaj właśnie jakieś niezdecydowanie do działania. Zobaczmy, jaka karta oraklu miłości od aniołów wyjdzie dla tego związku. Proszę o jedną kartę, wskazówkę. Proszę o kartę wskazówkę.
trust. This situation is calling for you to have faith. Ok, czyli zaufanie. Brak być może tutaj zaufania. Przede wszystkim u Ciebie, ponieważ u Ciebie jest dużo wątpliwości, dużo negatywnych tutaj uczuć, emocji. Emocjonalnie jakieś zwątpienie, smutek i tutaj być może nie ma zaufania. Na zaufaniu oczywiście trzeba budować związek, relacje, tak? Tutaj brak tego zaufania i powinniście oboje lub Ty przede wszystkim, ponieważ u Ciebie są jakieś smutne karty, powinniście sobie zaufać. I to jest ta teraz sytuacja, która do Ciebie woła, byś zaufała. Byś zaufała, byś uwierzyła w to, że może się udać. Także zaufanie tutaj jest jakby ważnym aspektem, by zrobić następny krok. Zobaczmy, kochani, jeszcze kartę oraklu miłosnego. Tutaj chodzi o to, co chce Ci powiedzieć teraz Twoja ukochana osoba. Ok, dziękuję. Już wypadła mi karta. Odpowiedź jest nine. Czyli być może jeszcze nie jest czas. Odpowiedź jest nie. Nie jest jeszcze czas. Musicie się bardziej poznać, by sobie zaufać. Ponieważ nie ufacie sobie. Brak zaufania tutaj w tej relacji. Przez to jest jakieś tutaj zwątpienie i no niewiara, że się uda. Odpowiedź jest nine, czyli nie macie do siebie zaufania. I być może trzeba jeszcze się bardziej poznać, by sobie zaufać. Jest tutaj dużo wątpliwości, dużo wahania się, niezdecydowanie. Tak? Mamy niezdecydowanie, brak zaufania. I to są bardzo ważne jakby tutaj aspekty, żeby ta relacja się rozwinęła. Także nine mówi jeszcze nie, mówi jeszcze być może, że nie jest odpowiedni na to czas, że musicie się poznać, mieć harmonię w związku, balans, być również w zgodzie ze sobą i w zgodzie oczywiście z tą osobą ukochaną, by sobie zaufać, uwierzyć, by nie wątpić. Takie, kochani, karty wyszły dzisiaj. Niech każdy weźmie to, co pasuje i niech każdy zastanowi się, w jakiej części to lustro rezonuje z Wami. W tym lustrze nie powtarzają się, nie odbijają się w lustrze żadne tutaj karty, więc każdy z Was ma tutaj zupełnie inne myśli, uczucia, zamiary. Przemyślcie to jeszcze raz i zobaczcie, w jakim stopniu ta wróżba pasuje do Waszej sytuacji. Dziękuję serdecznie i zapraszam już jutro na czytanie, co wydarzy się wkrótce oraz na rozkład tygodniowy. Proszę o komentarze, lajki i o subskrypcje, o nowe subskrypcje nowych widzów. Zapraszam również wszystkich Państwa na wróżby indywidualne. Do usłyszenia już wkrótce.